Lekcja pod tytułem Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. W takim dzieleniu tak naprawdę jest tylko jedna tajemnica. Na czym polegająca? Na wpisaniu we właściwe miejsce przecinka. Bo popatrz, jak dzielimy. Normalnie zachowujemy się tak, jakbyśmy dzielili dwie zwykłe liczby naturalne przez siebie. No to dzielmy. Na chwilę zapomnę o przecinku. 8 podzielić na 7? Ile jest siódemek w ósemce? 1. Wpisuję 1. I teraz mnożę. 1 razy 7 to 7. Odejmuję. Jak widzisz, postępuję tak jak w zwykłym dzieleniu pisemnym. 8 odjąć 7 to 1. Teraz z góry spada 6. Dzielę dalej. 16 na 7? 2. 2 razy 7, 14. Odejmuję. 16 odjąć 14 to jest 2. Jedynka sobie spada z góry. 21 na 7 to jest 3. 3 razy 7, 21. Odejmuję i koniec. Gdzie ta tajemnica? Że w tym samym miejscu trzeba przepisać przecinek. O, przecinek nad przecinkiem jest. Nawet, mówiąc szczerze, już licząc, można było ten przecinek tutaj w tym miejscu wpisać. A więc dzielimy normalnie. Tylko tyle, że musimy pamiętać, żeby przenieść ten przecinek do góry. No to do roboty. Kilka przykładów sobie zrobimy. Proszę bardzo, następne dzielenie. Kreseczka. I dzielimy. 8 podzielić na 6 to będzie 1. 1 szóstka się zmieści w ósemce. 1 razy 6, 6. Odejmujemy. 8 minus 6, 2. Siódemka spada z góry. I teraz dzielimy. 27 na 6. Ile się szóstek zmieści? 4. I od razu teraz już możemy przepisać przecinek w tym miejscu, albo po całym wykonaniu dzielenia, albo w trakcie. W trakcie jest bezpiecznie, zwłaszcza jak ktoś bazgroli, to lepiej w trakcie to zrobić. No to już wpisałem. Wracamy do naszego dzielenia. 4 razy 6, 24, odejmuję. 27 odjąć 24 to jest 3. Z góry spada trójeczka. 33 na 6, 5. 5 razy 6, 30, odejmuję, wychodzi 3, z góry spada nam 6, 36 na 6, to jest dokładnie 6. Odejmujemy 6 razy 6 i koniec dzielenia, czyli wynikiem jest 14,56. Tylko musiałem pamiętać, jako nowość, żeby we właściwym momencie wpisać przecinek. Popatrzmy na jeszcze kilka przykładów. Następne dzielenie. Proszę uprzejmie. Zaczynamy. W zerze ile mieści się dwunastek? 0. Przepisuję przecinek. I teraz mamy w szóstce. Ile się mieści dwunastek? Też 0. W 67 ile się mieści dwunastek? 5. 5 razy 12 to jest 60. Odejmujemy. 67 minus 60 to jest 7. Dwójka spada z góry i mamy 72. 72 na 12 to jest dokładnie 6. 6 razy 12 to jest właśnie te 72 i koniec dzielenia. Trzeba tylko znowu pamiętać o przecinku. Następne dzielenie popatrzmy sobie. Dzielimy. W dwójce mieści się dziewiątka? Nie. No to bierzemy. W dwudziestce mieści się dziewiątka 2 razy. 2 razy 9, 18. Odejmuję. Wychodzi 2. Siódemka spada z góry. 27 na 9? Dokładnie 3, bo 3 razy 9 to jest 27, więc tu nic nie wychodzi, znaczy zostaje 0 z tego odejmowania, więc z góry spada dziewiątka. 9 na 9? 1. Jasne, że 1. Więc znowu odejmujemy dziewiątkę. Teraz przepisujemy sobie przecinek. 9 odjąć 9 to jest nic. Spada z góry dwójka. Po drodze przepisaliśmy przecinek we właściwym momencie. I teraz 2 podzielić na 9. Zmieści się choć jedna dziewiątka w dwójce? Nie, no to wpisujemy 0. Spada druga dwójka. 22 na 9? 2. 2 razy 9, 18. Odejmujemy tą osiemnastkę. 22 odjąć 18 to jest 4. Z góry spada piątka. 45 podzielić na 9? 5. 5 razy 9, 45. I wychodzi na końcu 0, więc mamy dokładny wynik. I ostatnie dwa przykłady. Popatrz,
Tutaj w ogóle nie będzie części ułamkowej w dzielnej. Dzielna jest liczbą naturalną. Dzielnik też jest liczbą naturalną. Co do tej pory się działo w takim dzieleniu? Pokażę Ci. Najpierw wykonam to dzielenie w stary sposób. Czyli tak zwane dzielenie z resztą. 5 na 5, 1. Odejmujemy piątkę, więc tu nie ma nic. Z góry spada nam 0. 0 podzielić na 5? 0. Spisujemy 0. Z góry spada trójka. 3 podzielić na 5? Ile piątek się w trójce zmieści? 0. I co dalej? W normalnym dzieleniu zresztą powiedziałbyś tak, że tutaj wynik jest następujący. Mianowicie, że jest to równe 100 reszty 3. No bo tego zera nie czytamy. Czyli jeszcze w czwartej klasie powiedzielibyśmy, że 503 podzielić na 5 to jest 100 reszty 3. Natomiast my już jesteśmy na tym etapie, że będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. Zapiszmy to jeszcze raz. Czyli w takim wypadku to dzielenie będzie wyglądało odrobinę inaczej. No dzielmy. 5 na 5, 1. Tu się na razie nic nie zmienia. Spada z góry 0. 0 na 5, 0. Spada z góry trójka. 3 na 5, 0. I teraz co dalej? Pamiętaj, że każda liczba naturalna może być przedłużona w ten sposób, że sobie dopisujemy przecinek i tyle zer, ile nam się podoba, aż do końca kartki. Zatem w tym przypadku też dopisuję sobie tu przecinek i na przykład jedno zero. Być może wystarczy, jak trzeba będzie, dopiszę więcej. I to zero mi tu spada. I jako mam liczbę 30, no bo tego nie bierzemy pod uwagę. 30 podzielić na 5 to jest 6. Tylko uwaga, ponieważ z naszego 503 zrobiło się 503,0, to ten przecinek musi tu do góry powędrować. Wędruje przecinek, tak samo jak w poprzednich przykładach. 30 na 5 to jest 6 i szóstka jest wpisywana po przecinku. 6 razy 5, 30, odejmujemy, wychodzi 0 i koniec naszego dzielenia. Czyli jeszcze w trzeciej klasie, w czwartej, powiedzielibyśmy, że wynik takiego dzielenia to jest 100 reszty 3. Ale my już wiemy, że wynik takiego dzielenia to jest 100,6, bo znamy ułamki dziesiętne. I to jest prawdziwy wynik dzielenia. To jest taki, powiedziałbym, młodszoszkolny, a to już jest dorosły wynik dzielenia. Popatrzmy, jak to będzie w tym następnym przypadku. Już nie będę dzielił z resztą, bo myślę, że umiałbyś bądź umiała to wykonać. Podzielę to i otrzymam taki wynik prawdziwy, dorosły. 503 podzielić na 25. Zobacz, tu zostawiłem sobie miejsce specjalnie na ten przecinek z zerami, żeby dopisać. Dobrze jest sobie zostawić miejsce. W końcu w zeszycie jest sporo miejsca. Nie wiem, dlaczego niektórzy uczniowie tak strasznie dziubdziają. Dzielimy. 5 podzielić na 25? Nie da się. 50 na 25? 2. 2 razy 25 to jest dokładnie 50, więc tutaj nie będzie nic. Trójka spada. 3 na 25? 0. I co dalej? Teraz dopisujemy przecinek, 0. Ten przecinek dopisany też od razu do góry, a 0 możemy tutaj od razu upuścić na dół. I dzielimy. 30 na 25? 1. 1 razy 25 to jest 25, odejmujemy, wychodzi nam 5. No, nie możemy zostawić reszty, bo gdybyśmy tak zostawili, to byłoby to takie czwartoklasiste dzielenie, czyli dzielenie z resztą, więc co? Dopisujemy sobie następne 0 i ono tu opada. I już dzielimy 50 podzielić na 25. To jest dokładnie 2. 2 razy 25. 50, odejmujemy, wychodzi 0 i wyszło. 20,12 z takiego dzielenia. I to jest właściwy, powiedziałbym, dorosły wynik. O tym pamiętaj. Już na tym etapie, kiedy umiemy dzielić ułamki dziesiętne przez liczby, nie wolno zostawiać reszty z dzielenia. Tylko trzeba brnąć